Pan, jak pracują? Jak ta praca wyglądała? Proszę. Jak ta praca wyglądała na kopalni? O panie, to był nie taki, bo jak jest to kopalnie, to się windo zjeżdża, a to były góry, panie, tam na tych kosakach były góry. I w tej górze. W góry? Nie, żeby byli tak pokopali. W górę. Tak pokopali i szli. Po prostu. A tam, jak było już blisko, węgiel blisko, to tam szli, tam nie wybierali takich, żeby to szedł prosto sobie człowiek. Na tym zbojku, jak to się nazywali zbojki, nazywaliśmy zbojki, że zbojkami szli, że prosto. A jak tam trzeba było wybierać ten węgiel, węgiel nie był tak wysoko. Węgiel był może czasem pół metra, czasem 80 centymetrów podnosił się. Tam się wybierał, a jak tam się wybierał ten węgiel, musiał się klękać tam. No bo to nie było sprzętu dzisiaj, to jest inaczej kopalnia, nie, kombajny tam, są. Płytki po złoże było. Płytki, czyli on nie szedł w głębinę, tylko tak? Tak. Aha, rozumiem. A to był węgiel brunatny tam? Tak, brunatny. Tam nie, troszkę się poszkodziło ten kulak, że kulana, że ja dzisiaj nie mogę na kulanach chodzić. No co zrobić, tak było. A w dzieli ja razy wyszłego na kolanach musiałem wlazić. Tam do tej zwarenicy, gdzie była zwarenica, tam tak czasem, to nie tak jak tutaj, nie ma śniegu. Tam śniegi były, Boże kochani, czasem 2 metry śniegu było. Tak, ale my teraz jesteśmy przy kopalni, tato, na razie nie jesteśmy tam, gdzie to was...